ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej jest realizowany projekt naukowo-wdrożeniowy pod tytułem Badanie maszyn prądu przemiennego z cewką pomiarową do ich monitoringu i diagnostyki. Głównym celem projektu jest opracowanie skutecznych metod diagnostyki i zabezpieczeń maszyn prądu przemiennego bazujących na pomiarze strumienia radialnego. Oznacza to, że dotychczas stosowane metody diagnostyki obejmujące pomiary wielu wielkości, takich jak moc, napięcia czy prądy, mogą być zastąpione pomiarem tylko jednej wielkości. Poza wspomnianymi funkcjami, unikalną cechą prezentowanego projektu było opracowanie bezkontaktowego sposobu szacowania momentu mechanicznego na podstawie pomiaru strumienia radialnego, co eliminuje konieczność stosowania kosztownej aparatury pomiarowej. Podstawową zaletą przedstawionego sposobu monitorowania stanu technicznego maszyn prądu przemiennego jest brak ingerencji w ich konstrukcję, ponieważ cewkę pomiarową można montować niezależnie od uzwojeń badanej maszyny. Wyniki przedstawionych prac badawczych mogą być wykorzystane w każdej gałęzi przemysłu, gdzie użytkuje się maszyny prądu przemiennego, tak indukcyjne, jak i synchroniczne. Główną zaletą prezentowanego rozwiązania jest zastąpienie pomiaru wielu wielkości elektrycznych i mechanicznych pomiarem wyłącznie jednego sygnału.